zwracamy się do wszystkich uczciwych ludzi, do wszystkich środowisk, partii politycznych i organizacji społecznych o jak najbardziej stanowcze przeciwstawienie się próbie likwidacji niezawisłości sądów. Nie zgadzamy się na powrót praktyk z czasów PRL. Polityczna dyspozycyjność sądów oznacza w praktyce koniec praw obywatelskich i praw człowieka dla wszystkich. Dla opozycji politycznej, dla mniejszości, dla wolnych mediów, dla kobiet, a nawet dla każdego z obywateli, który podpadnie jakiemuś lokalnemu urzędnikowi. Chcę powiedzieć jedno, że to, co z takim trudem ludzie Solidarności wywalczyli przez 9 lat w okresie 1980-1989, jest dzisiaj w najwyższym stopniu zagrożony. Nie wolno być naiwnym. PiS niszczy demokrację. Proszę pana, bardzo się cieszymy na te uwagi, ale gdyby nam pan pozwolił. Szanowni państwo, PiS niszczy demokrację i nie wolno być naiwnym, że nie doprowadzi do likwidacji trójpodziału władzy. Doprowadzi. I to niestety nie my, bardzo przykro mi to mówić, politycy opozycji sami możemy zawstrzymać te złe rządy PiS-u. Tylko państwo mogą to zrobić wspólnie z nami.